tak jak zostało zapowiedziane, się nazywam Marta Dobrzyńska i postaram się zadbać o to, żebyście Państwo teraz dobrze wiedzieli, co się będzie działo, kto będzie mówił, jakie aktywności tutaj dla Państwa proponujemy. I jak patrzę na tą salę, to moje serce rośnie, bo mam takie poczucie, że jest czerwiec, końcówka czerwca i tak naprawdę wszyscy mamy mnóstwo pracy, tak? Zamykanie roku szkolnego, a jednak mamy prawie całą salę pełną. Czyli to, co było dzisiaj parę razy powtarzane, edukacja jest dla nas wszystkich ważna. Uczenie się i nauczanie jest dla nas ważne, dlatego Państwo tutaj dzisiaj są. Jako cel dzisiejszej konferencji postawiliśmy sobie to, żebyście Państwo poznali znaczenie kryteriów sukcesu dla uczenia się uczniów. I pomyśleliśmy sobie, że dobrze byłoby rozpocząć tę konferencję od tego, żebyśmy popatrzyli z trzech różnych perspektyw. I jako pierwszą perspektywę proponujemy Jacka Strzemiecznego, współzałożyciel, prezes zarządu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, lider merytoryczny programu Szkoła Ucząca Się, prowadzonego od 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Ja nie będę długo mówił, ale taka perspektywa spojrzenia się na to, co robimy, wydaje mi się, jest ważna. Staramy się w tych różnych naszych programach oraz w Państwa pracy przesunąć naukę szkolną z takiego obszaru, który tutaj nazwałem dominacji płytkiej wiedzy, co się zdarza niestety w szkole i wiemy, że jest problemem, to często jest też krytykowane, w kierunku szkoły kluczowych umiejętności rozumienia. Chcemy także w tych naszych społecznych projektach i w tym całym wymiarze tego, co robimy, bardzo to jest obecne, aby to była mniej szkoła indywidualnego sukcesu, a bardziej szkoła współdziałania. Dlaczego tak? To jest też oczywiste, więc ja bardzo krótko o tym powiem. Przede wszystkim dlatego, że wiedza, która nie jest ugruntowana w głębszym rozumieniu i w świecie, który jest poza murami szkoły, ta wiedza później nie jest naprawdę w życiu wykorzystywana, więc szkoła nie jest po to, żeby była sama dla siebie, tylko po to, żebyśmy w przyszłości tą wiedzę, my nazywamy, nieraz mówimy o transferze wiedzy, żeby to mogło zajść. Uczenie się jest też dużo bardziej społeczne niż na ogół myślimy. Taka szkoła indywidualnego sukcesu pomija to. A uczenie się, i to wiemy z nauki o uczeniu się, to jest działalność społeczna, to jest patrzenie się, jak ktoś coś zrobił, to jest współdziałanie, to jest mówienie do kogoś, to są interakcje międzyludzkie. Też dlatego potrzebujemy takiej szkoły, ponieważ potrzebujemy w społeczeństwie solidarności, kompetencji obywatelskich i społecznych. A także normalnie też nabywamy w szkole tych umiejętności, które potrzebne są nam w życiu codziennym, rodzinnym. To także jest współdziałanie, komunikowanie się, wzajemny szacunek. Potrzebujemy uczenia się tej współpracy, umiejętności społecznych, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za Polskę i przyszłość ludzkości. Mówię takimi poważnymi słowami, ponieważ myślę i pewnie oglądając, widząc wiadomości, będąc świadomym temu, co dzieje się na świecie, wiemy, że świat w tej chwili przeżywa olbrzymie wyzwania. I w tym świecie potrzebna jest odwaga, żeby zobaczyć te wyzwania i możliwości, które ten świat oferuje i je podjąć. Jak mówimy o takich projektach młodzieżowych, to często myślimy o tych projektach lokalnych, gdzie młodym obywatelu typowy projekt jest taki, że młodzi ludzie widzą, jaki jest problem lokalny, a następnie myślą, jak go rozwiązać. To trzeba odwagi, żeby zobaczyć problemy i ci ludzie, młodzi, którzy tutaj są obecni, których będziemy oglądali projekty na dole, właśnie widzą te problemy i widzą możliwości i mają też odwagę, żeby zobaczyć możliwości, jakie można rozwiązywać. Ala Pacewicz mówiła o zdolnościach planowania, decydowania. To jest właśnie też, czego się uczymy.
uczymy się możliwości decydowania i w szkole potrzeba przestrzeni dla decydowania. W tym tradycyjnym wizji szkoły jest mało przestrzeni dla uczniów, gdy on decyduje. Decyduje, jak będę się, nawet nie tylko, bo co się będę uczył w wielkim zakresie jest zdecydowane przez program nauczania, ale jak będę się uczył, w jaki sposób. Jest olbrzymia przestrzeń w szkole też do własnych decyzji, będziemy trochę o tym później mówili. I wspólne działania, które są potrzebne. Ja może chciałbym powiedzieć o takich wielkich wyzwaniach, jednym wielkim wyzwaniu, które jesteśmy świadomi. My jesteśmy świadomi, jak zmiany klimatyczne, wyzwania ekologiczne, z tym wiążące się i konflikty, które także na świecie, jeżeli nie będziemy twierdzili, że nawet obecne konflikty w dużym stopniu są z tym związane, to przyszłe na pewno będą związane. My musimy dobrze to rozumieć i wiedzieć, w jaki sposób możemy odpowiedzialnie na to reagować. I młodzi ludzie, którzy tutaj są, których będziemy widzieli na dole, którzy przygotowali te projekty, oni się do tego przygotowują. Myśmy powinni dać szansę do tego się przygotować. Jak odpowiedzieć na te wyzwania, olbrzymie wyzwania, przed którymi cała ludzkość stanęła, globalnie stoimy. I także tutaj konkretnie w Polsce, w środowiskach lokalnych, ale także konkretnie w Polsce stanęliśmy. I to jest do tego potrzebna i odwagi, i decyzji, i wspólnego działania. W edukacji mamy taki jeden ogólny problem. To jest problem tradycyjnego paradygmatu. Ja prawie zawsze wyświetlam ten slajd, ponieważ ten paradygmat, który był wspaniałym paradygmatem w XVII wieku, nalewania wiedzy do głowy uczniów, i tak Komeński to widział, drukowanie w duszach uczniów, jak drukarz atramentem nowej wiedzy, to ten paradygmat, to on jest właśnie związany z indywidualnym sukcesem i z taką szkołą bardzo indywidualną. I szkoła tak jest zbudowana. My wiemy, że to nie jest adekwatne i ci państwa tutaj nauczyciele, dyrektorzy, dlatego takie właśnie projekty prowadzimy. Projekty, w których to uczenie jest dużo bardziej społeczne, to uczenie jest związane z aktywnością uczniów, nie bierną postawą, gdzie on, prawda, tą wiedzę po prostu zapamiętuje i później odtwarza, na przykład na egzaminie, ale to jest ta wiedza, która ma się mu przydać po to, że mógł ją w życiu zastosować. Ona inaczej musi być zdobywana, w inny sposób musi być. To są właśnie projekty. Projekty, które państwo prowadzą, to jest właśnie współdziałanie pomiędzy nauczycielem i uczniami i także pomiędzy uczniami. Parę słów na temat współdziałania pomiędzy nauczycielem i uczniami, bo my rzadko mówimy współdziałanie w nauczaniu. To, co my promujemy tutaj w Polsce bardzo mocno, czyli ocenianie kształtujące, to jest właśnie z tym związane. Więcej za tym za chwilę powiem, ale zacznę jeszcze od projektach. To są autentyczne wyzwania, które są. Autentyczne wyzwania i to nie jest coś, co jest abstrakcyjne. To jest coś, co młodzi ludzie wiedzą i rozumieją, że tym się trzeba zajmować. To jest jasny, zrozumiały cel i to właśnie my tą jasność wiemy, że cel, do którego zmierzam, i to nas nauczyło ocenianie kształtujące i olbrzymia ilość badań, które pokazały, jak bardzo cel i znajomość kryteriów dobrze wykonanej pracy. Dobrze wykonanej pracy, także projektem. Jak ten projekt dobrze wykonany mógłby wyglądać? Jak jest potrzebne, żeby dobrze móc projekt zrealizować? Jasność celów i jasność kryteriów sukcesu. To wszystko umożliwia samodzielność uczniów, ale to nie znaczy, że tam nie ma nauczyciela, bo to rusztowanie, które nauczyciel buduje, określając bardzo często cel albo współokreślając go z uczniami, także te kryteria sukcesu przedstawiając, to jest olbrzymia rola i to nie ma tutaj, jak tu jesteśmy na Zamku Królewskim, abdykacji z roli nauczyciela. Tu nie ma żadnej abdykacji. Tu jest inna rola nauczyciela, trudniejsza, mam wrażenie, niż po prostu takie nauczanie tradycyjne, podawcze. Ta współpraca, to ocenianie kształtujące, to jest taki most współpracy pomiędzy nauczycielem a uczniem w procesie nauczania i uczenia się. To jest jasne, zrozumiałe cele, to jest, tak jak mówiłem, kryteria, które uczeń wie, do czego zmierza i to jest informacja zwrotna, która pomaga się uczyć. Mniej chodzi o to, albo w procesie nauczania nie chodzi o to, żeby dawać stopnie, w procesie nauczania. Stopień może na koniec być, jak ktoś coś zakończył. W procesie nauczania potrzebne są informacje zwrotne, które pomagają się uczyć, które przez to mają moc motywowania. To wszystko pozwala na samosterowność uczniów w procesie uczenia się. Samosterowność to jest też czymś, co my w społeczeństwie chcemy, to są te kompetencje obywatelskie.
obywatelskie. To jest, że obywatele są odpowiedzialni i mogą brać udział w sterowaniu społeczeństwem. W szkole mamy to na poziomie uczenia się. My chcemy dać uczniom jasność, dokąd mają zmierzać, bardzo przejrzysty sposób oceniania, to właśnie poprzez informację zwrotną, po to, żeby mogła być samosterowność, bo to jest to uczenie się przez całe życie. W tym, na tej naszej dzisiejszej prezentacji my reeksponujemy coś, co nazywamy OK zeszyt. Więcej będzie już po przerwie. Państwo mogą zobaczyć przykłady OK zeszytów tutaj na dole. Wiem, że tu są na sali nauczyciele i uczniowie, którzy takowy zeszyt prowadzili. Bo on umożliwia, ten OK zeszyt, właśnie dobrą współpracę w procesie uczenia i nauczania między nauczycielem i uczniem. I umożliwia dobre zorganizowanie nauczania i rozwój myślenia ucznia. W szkole chodzi o rozwój myślenia poprzez refleksję i zapisywania własnej refleksji. Poprzez refleksję na temat procesu uczenia się i także obserwację i uczynienie własnego procesu uczenia się widocznym. Więcej Państwo dowiedzą się po przerwie. Zapraszam, żeby Państwo po obejrzeniu projektów, ci, którzy mogą, tutaj przyszli na tą salę, gdzie będziemy więcej mówili. Będą dwie prezentacje. Będzie prezentacja pokazująca i ocenianie, i OK zeszyt, jak nauczyciele prowadzili OK zeszyt. Będą w tej nawet prezentacji OK zeszyt, będą także brali uczniowie. Dziękuję bardzo. Jacek Strzemieczny mówił o tym, że niezbędna jest ta współpraca pomiędzy nauczycielem i uczniem i buduje się tą współpracę głównie poprzez właśnie stawianie celów, mówienie o kryteriach sukcesu. Ale to jest bardzo trudne, to nie jest proste. To wymaga dzień po dniu uczenia się tego i tego się uczy nauczyciel. I poprosiliśmy Wiolę Chodkowską, która jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, od 20 lat uczy w klasach 1-3, o tym, żeby opowiedziała, w jaki sposób ona odkrywała rolę stawiania celów i kryteriów sukcesu. Zapraszam Ciebie, Wiola. Wypadnie. Też mam swój zeszyt, bo poproszono mnie, żebym podzieliła się swoimi doświadczeniami, jak to było z tymi celami. No i musiałam zrobić taką szybką analizę tego, jak to się działo w ogóle. A więc spisałam sobie, żeby o niczym nie zapomnieć, ale przyznam się, stresuję się bardzo, że o czymś zapomnę, że nie powiem, że coś przekręcę. Ale pomyślałam sobie, cele są bardzo ważne i moim celem dzisiaj jest po prostu podzielić się z Państwem moim doświadczeniem. A czy mi to pomoże? Zobaczymy na końcu. Analizując te moje cele, pomyślałam sobie, że tak naprawdę one bardzo zbudowały moje relacje, budowały na przestrzeni tych lat relacje moje z dziećmi. I dzisiaj tu słyszeliśmy bardzo ładne słowa o współdziałaniu i ja myślę, że podstawą współdziałania, podstawą projektów są relacje. I tak to się zaczęło, że miałam drugą klasę, prowadziłam sobie tak spokojnie, były programy, jeszcze stopnie, wszystko było podane jak na tacy i miałam takiego bardzo zdolnego ucznia, matematyka, uczyliśmy się równań z x-em i Michał nie potrafił tego pojąć, nie potrafił, a rozwiązywał zadania z poziomu trzeciej i czwartej klasy. Na którejś kolejnej klasówce znowu następna ocena niedostateczna i Michał się rozpłakał. I zadał mi pytanie, pani Wiolu, po co ja się tego uczę, jak ja umiem to rozwiązać, to zadanie? To po co ja muszę umieć rozwiązać równanie? I to było moje pierwsze wow, lśnienie, dlaczego w ogóle ja tego uczę? To był taki punkt przełomowy dla mnie. Odpowiedź była smutna, bo zdałam sobie sprawę, że uczę go dlatego tego, ponieważ to jest w programie. A jemu to nie jest przydatne. No i tak to się zaczęło. A więc zaczęłam się zastanawiać nad tym, co dzieci będą się uczyć, po co będą się uczyć i podawałam im tak na początku dnia, na lekcji. Zapisywaliśmy to sobie w formie tematów w zeszytach, które potem odeszły do lamusa, ale na szczęście wracają normalne, zwyczajne zeszyty. I tak to się powolutku toczyło. I potem
W naszej szkole, ja pracuję w niewielkiej szkole prywatnej w warszawskiej od 20 lat, pojawił się program międzynarodowy, program, który zakłada, że uczenie jest właśnie takim wspólnym dziełem i robimy to za pomocą projektów. A w międzyczasie pojawiło się także CO, pani Danusia przyszła do nas z ocenianiem kształtującym, które okazało się podstawą tego programu. I trzeba było zweryfikować całe programy. Musieliśmy wrócić do podstawy programowej i tak naprawdę całą podstawę przeformułować na cele tak naprawdę i wsadzić do tych 6 olbrzymich projektów, które toczą się w ciągu roku, żeby o niczym nie zapomnieć. A więc ta podstawa stała się taka bardzo, bardzo żywa. Mało tego, okazało się, że jak się robi projekt, to na początku z dziećmi trzeba się też dowiedzieć, czego one chcą się uczyć. Czyli jeśli mamy projekt o szkole na przykład, to my musimy zapytać dzieci, co one chcą wiedzieć, czego chcą się nauczyć. No i te cele dzieci trzeba było jakoś połączyć z tymi celami naszymi, żeby ten projekt stał się bliski bardzo dzieciom. Tu taki pojawił się właśnie moment tego, że te cele zaczęły być formułowane razem z dziećmi i zaczęliśmy się zastanawiać w ogóle po co też to jest w praktyce. I taka ładna następna właśnie historyjka, bo jestem praktykiem z życia. Kiedyś tam uczyliśmy się wierszy Tuwima i w pewnym momencie jeden z chłopców zapytał się, po co my się uczymy tego Krasickiego, po co ja mam występować i tutaj wygłaszać ten wiersz. No i ja mówię, przecież co Michał, nie wiem właściwie, to może się zastanówmy wspólnie, tak? No i dzieci zaczęły podać różne pomysły i jeden z jego kolegów powiedział tak, słuchaj Michał, przecież ty zawsze mówiłeś, że ty będziesz prezesem. No tak już będziesz tym prezesem, to będziesz musiał stanąć przed ludźmi i wygłosić to przemówienie swoje. A teraz masz okazję to zrobić przed nami. No i tak zaczęła się zabawa właśnie z celami, czyli wspólne układanie, szukanie podstaw takich praktycznych, tak? Dlaczego my to robimy, jak to może się przydać, tak? Proste pytanie, po co nam to się może przydać w życiu? Czy my z tego skorzystamy? I to był taki drugi etap. Wtedy już też zaczęłam pracować z celami, czy sprawdzać się, tak, na koniec lekcji, czasami na początku następnego dnia, co oni z tego zrozumieli, co wynieśli. Tak, i to tak wyglądało. I potem był etap, w którym teraz jestem. I znowu było małe wow, półtora roku temu. Mam Krześniaka, który częściowo zaczynał edukację w Stanach, potem był w Wiedniu i uwielbiam z nim rozmawiać na temat edukacji. Ma wiele bardzo ciekawych spostrzeżeń i ostatnio jak się spotkaliśmy się, zapytałam, czego oni się uczą z matematyki. A Olaf mówi, no wiesz ciociu, no jak rolnik tam zasiewa zboże, no ma taki square, tak? No to musi tam zasiać tym zbożem, to musi policzyć, jak to jest długie, ile tego zboża ma, czy mu wystarczy. Aha, no to ja sobie myślę, pola figur tak robią. No i trafiło mi się zastępstwo w klasie 5, figury. Więc weszłam do klasy i zapytałam dzieci, bo tak, to było tak nagle, zapytałam się, czego oni właściwie się uczą i czegoś nauczyli. A oni mówią do mnie, no uczymy się, no jak obliczać te pola. I wtedy sobie myślałam, jaka jest olbrzymia przepaść między dzieckiem, które myśli o swoim uczeniu się, ja uczę się tego, co rolnik ma obliczyć, jak to zrobić, tak? A dzieckiem, które mówi mi, no liczymy te pola. Mało tego, Olaf teraz przyjeżdża na wakacje do swojego dziadka, który jest rolnikiem i ja myślę, że ten temat jest duże prawdopodobieństwo, że on się pojawi po prostu, tak? Czyli on się osadzi w praktyce. Nasze dzieci bardzo dobrze znają teorię i to też jakby wyszło u nas na projektach. My po klasie 4 dzieci robią taką tak zwaną wystawę, jeden olbrzymi projekt, który robią całkowicie samodzielnie. Nauczyciel jest tylko mentorem. I wyszło nam, że są świetne, jeśli chodzi o wiedzę. Świetne. Po prostu doprowadzają projekt do końca, tylko potem mają problem z przełożeniem jeszcze tej wiedzy na praktykę. I ja chyba jestem właśnie teraz w takim etapie myślenia o celach, że to jest coś, co tworzy naszą tak naprawdę rzeczywistość, tak? Bo jeśli ja o sobie potrafię powiedzieć, że ja wiem, ja potrafię, albo wiem, że teraz to zrobię, bo założyłam sobie taki cel, no to ja tworzę siebie, tworzę swoją rzeczywistość.
odkąd zaczęłam swoją ścisłą współpracę z CO, jestem im bardzo wdzięczna, ponieważ to był ostatni okres największego świadomego uczenia się w moim życiu i pracy z dziećmi. Sama podjęłam się nauki języka angielskiego, który długo odkładałam, bo mnie uczono jeszcze rosyjskiego, angielski był niedostępny. I przyznam się, zaczęłam właśnie pracować z celami, tam jeszcze kryteria, doszły zadania i myślę, że to jest fantastyczne. Po prostu cele określają i tworzą naszą rzeczywistość. Ostatnio czytałam bardzo mądry artykuł o nowej modzie w Stanach. Młody, już bogaty bardzo człowiek stworzył coś takiego jak esencjonalizm, tak to się nazywa. Polega to na tym, że w pracy szefowie uczą swoich podwładnych, głównych, jak dobrze określać sobie cele, po to, żeby cel wyznaczał drogę, żeby się gdzieś nie rozchodziło. Jak pracować bardzo efektywnie. Pewnie zaraz do nas to przyjdzie, będzie modne w korporacjach, tak, potem w mniejszych przedsiębiorstwach, potem zejdzie do nas do szkół. Ja sobie myślę właśnie, że my już to robimy, tak? Tylko chodzi o tą świadomość tego celu, że on jest ważny bardzo. No i ten ostatni etap to jest taki, że właściwie z dziećmi układamy wspólnie te cele. Ja jeszcze nie mam jakichś wielkich pomysłów, ale ostatni, na który wpadłam, to jest to, żeby dzieci same sobie wymyślały zadania, które chcą zrobić, żeby zobaczyć, czy ten cel się sprawdził. I robiliśmy takie jedno zadanie ostatnio właśnie a propos figur geometrycznych. Tam trzeba było tworzyć wzory na figury i robiliśmy, oni wymyślili, że oni chcą to zrobić na boisku szkolnym, oni chcą tam sami powtórzyć sobie na mierząc pola, boiska i chodników, powtórzyć wiadomości o polach, a potem z tego wyjść do tego. I zrobili to. I potem tylko wychowawczyni powiedziała mi, że przyszli i powiedzieli, że to była jedna z najpiękniejszych lekcji matematyki, jaką mieli. I ja życzę Państwu też tego, żeby tą przygodę z celami rozpocząć, bo ja bardzo wierzę, że to naprawdę pomaga nam w życiu. Dziękuję bardzo. Gdybyśmy znaleźli się w tej chwili na planie takiego teleturnieju Familiada i hasło byłoby edukacja, to przypuszczam, że przede wszystkim pojawiłyby się takie hasła jak szkoła, nauczyciel, uczeń, podręcznik, podstawa programowa. A my wiemy, że uczenie i nauczanie to nie tylko właśnie te kilka elementów, ale uczenie też odbywa się w innych zupełnie przestrzeniach. I dlatego jako trzecią perspektywę chcielibyśmy pokazać to, co się dzieje często w murach szkoły i poza murami szkoły. I poproszę o głos Michała Tragarza, który od 8 lat pracuje z nami w CEO. Zajmuje się wspieraniem szkolnej demokracji i koordynuje program Szkoła Demokracji i Samorząd Uczniowski. Prowadzi warsztaty, tworzy materiały dla uczniów i nauczycieli. I poprosiliśmy go o to, żeby przedstawił kryteria sukcesu szkolnej demokracji. Kryteria sukcesu szkolnej demokracji. Właśnie jak można to rozumieć w odniesieniu do czegoś tak ulotnego i wydawałoby się nieokreślonego jak demokracja. Może zanim przejdę do tej części, w której powiem, jak my rozwiązaliśmy ten problem w projekcie, w programie Szkoła Demokracji, kilka słów w ogóle jak rozumiemy dobrą szkolną demokrację w CEO. Co to dla nas znaczy? Takim cytatem może, który pozwoli zarysować to rozumienie, są słowa brazylijskiego pedagoga Paulo Freire, że demokracja to przede wszystkim nie forma życia politycznego, ale forma życia. I myślę, że ten cytat bardzo wiele mówi. Też pokazuje pewne nieporozumienie, jakie często zachodzi i właściwie zaszło właśnie w życiu politycznym, ponieważ gdzieś zapomina się o tej formie życia, zapomina się o tym, że demokracja wyraża się przede wszystkim w tej codzienności, a niekoniecznie w procedurach, niekoniecznie w tym, co powinno być wtórne, co powinno być dopiero oddolnie wychodzić od zwykłych ludzi. Co przez to rozumiem? Sytuacja, w której głównym
elementem demokracji, właściwie jedynym takim, w którym uczestniczy większość obywateli, są wybory. Nawet można powiedzieć, że większość nie uczestniczy w Polsce, prawda? Jak osiągniemy 50% frekwencji, no to jest sukces. A samorządowych, czyli tych najbliższych, no to 30% bierze udział. I właściwie cały wysiłek polityków, osób, którzy trzymają władzę, dzierżą władzę, skupia się na tym, żeby zachęcić osoby do głosowania na mnie lub na moją partię, prawda? Czyli jakby polityka sprowadza się do tworzenia właściwie stronnictw armii, do takiej bitwy na slogany, na hasło, na ideologię. Po to, żeby w danym momencie osoby przyszły, zagłosowały tak, jak chcemy. I po pierwsze, pierwszą konsekwencją tej sytuacji jest to, że oczywiście z polityki większość osób jest wykluczona. Osoby, które nie mają wystarczającej siły, znajomości, doświadczeń, pieniędzy, żeby dotrzeć do mediów, dotrzeć do wyborców, przekonać masy, żeby na nich zagłosowały, no nie zaistnieją w tej polityce. Nie ma natomiast takiego mechanizmu, albo są one wciąż bardzo słabe, który zachęcałby polityków do tego, żeby nie tylko skupili się na zachęcaniu do głosowania na siebie i mówienia ludziom, że ja za was podejmę dobre decyzje, bo ja wiem, czego wy potrzebujecie, bo was znam, tylko podjęcia dużo większego wysiłku, dużo bardziej skomplikowanego, tego, żeby rzeczywiście każdy z nas jako obywateli czuł się podmiotem. Czuł, że moje zdanie jest ważne. Czuł, że jest kilka płaszczyzn, w których mogę to zdanie wyrazić. I myślę, że dlatego, że tak mało jest tego wysiłku, jest też obecnie duże rozczarowanie w ogóle demokracją. Tak? Można powiedzieć, że ona straciła wiele ze swojego takiego młodzieńczego uroku, tak? Jak nas uwiodła jakiś czas temu i byliśmy trochę w niej zadłużeni. Teraz po tych już 27 latach trochę przybladła, ten urok zgasł, jest taki, że tak powiem, zakurzony pyłem z tej drogi, którą przeszliśmy, tak? I bardzo często ludzie mówią, że właściwie to może już nie jest dobre rozwiązanie, że ta demokracja ma tą swoją, ma te swoje patologie, tak? Różnego rodzaju układy, przekręty, dogadywanie się, że jeśli ktoś ma znajomości, to może więcej, itp., itd., co wszyscy znamy, tak? Demokracja zaczyna się kojarzyć z aferą, właśnie z tym układem. A nie kojarzy się z tym, że jest to mój wpływ na cokolwiek, że ja jako zwykły człowiek mogę coś zmieniać. I kiedy zapytamy, coraz więcej osób odpowiada, że no właściwie po co nam ta demokracja? Lepiej nam system autorytarny, niech ktoś to weźmie wszystko w garść, po prostu zaprowadzi porządek. No bo oczywiście do tego się to sprowadza, tak? Bo jeśli de facto jest tylko ta forma życia politycznego, a nie forma życia, no to ta forma życia politycznego prowadzi do takiej oligarchii właściwie, tak? Że i tak tylko wąska elita ma tą władzę. To jakby przekłada się na szkołę, oczywiście, bo my jesteśmy nauczeni takiego systemu i on jest replikowany w szkole. Według prawa każdej polskiej szkoły istnieje samorząd uczniowski. Musi istnieć, tak? Ale polska szkoła bardzo traci tę szansę w wielu sytuacjach, ponieważ właśnie te samorządy uczniowskie stają się takim mini życiem politycznym w szkole, tak? Czyli jakby tutaj znowu mamy elitę. Znowu mamy ten system, w którym domniemuje się, że jest kilka osób bardziej wygadanych, mądrzejszych, inteligentniejszych, którzy w jakiś sposób są bardziej predestynowani do tego, żeby reprezentować ogół uczniów, tak? I to zarówno często nauczyciele robią, dyrekcja, no że no, Jasiu, tutaj jesteś taki, tutaj właśnie tak się dobrze prezentujesz, no może byś kandydował, prawda? No to się dzieje jakby naturalnie, wydawałoby się naturalnie i przez to
replikujemy ten system, tak? Że znowu 95% uczniów nie ma tej szansy, żeby decydować o sobie w jakikolwiek sposób. To, co Jacek mówił, decydować w jakikolwiek sposób o byciu tym podmiotem uczenia się i nauczania, to jest bardzo duża jedna z płaszczyzn, tak? Jest tych płaszczyzn jeszcze kilka. I niestety, a szkoła ma tą szansę, ponieważ jesteśmy małą społecznością, tak? Są szkoły małe, wiejskie, gdzie jest tych uczniów kilkudziesięciu, stu, ale nawet jeśli to mówimy o 500 uczniach czy 800 uczniach w szkole, to wciąż jest mała społeczność, w której wciąż możemy wykorzystywać ten potencjał, że możemy się wszyscy spotkać, tak? Możemy się spotkać na sali gimnastycznej, możemy się wszyscy zobaczyć i możemy rozmawiać ze sobą bezpośrednio albo nawet pośrednio, ale wciąż jesteśmy blisko, tak? Mamy grupę na Facebooku, mamy zebrania, mamy dyskusje, debaty, różne formy. I to jest jakby ten kierunek, w którym my chcemy iść w programie Szkoła Demokracji, czyli włączanie wszystkich uczniów w decydowanie o tym, co się dzieje w szkole. Żeby samorząd uczniowski nie był rozumiany jako wąska grupa osób, które są u władzy, tak? Nowa elita władzy w szkole, prawda? To się przekłada, tak? Oczywiście ja widzę później przewodniczących samorządów, którzy później są przewodniczącami samorządów studenckich, później przechodzą do tych młodzieżówek partyjnych, prawda? Ja już 8 lat pracuję w CEO, no to już po 8 latach nawet część widzę moich, że tak powiem, wychowanków, prawda? Którzy już zaczynają robić właśnie karierę w młodzieżówkach partyjnych i bardzo możliwe, że niedługo ich zobaczę w telewizji, tak? Ale no, czy to o to nam chodzi, tak? Bo to jest cały czas to samo, tak? Cały czas jest to replikowanie tego wzoru, że ci najlepsi tylko mogą za nas decydować. A ja znam swoje miejsce, ja sobie usiądę w kąciku, nic nie będę mówił, bo przecież od podstawówki mnie uczą, że no, ktoś za mnie będzie decydował. I już kończąc, bo wiem, że czasu jest mało, kryteria sukcesu. Oczywiście nie są one może tak oczywiste jak w przypadku matematyki czy przedmiotów ścisłych, ale postaraliśmy się, podjęliśmy taki wysiłek, żeby stworzyć narzędzie, które pozwala szkołom, uczniom, nauczycielom, dyrekcji sprawdzić, czy idziemy w tą stronę, czy też nie. I pokazać też kierunek, znaczy co powinniśmy zrobić, żeby bardziej być taką szkołą włączającą uczniów w decydowanie, żeby bardziej dbać o to, żeby głos każdego ucznia, uczennicy był usłyszany. To narzędzie to jest certyfikat Szkoła Demokracji, który ma... jakby 8 obszarów widzieliśmy życia szkoły. W każdym z tych obszarów jest właśnie kilka takich konkretnych kryteriów sukcesu. Staraliśmy się, żeby one były właśnie możliwie konkretne, mierzalne i też weryfikowalne. Nie będę o nich teraz mówił, bo nie ma czasu, natomiast zapraszam do zapoznania się z nimi. Szkoła Demokracji CEORG.pl jest platforma tego programu, tam są materiały dotyczące każdego z tych obszarów, a też przykłady z działań szkół z tego roku, bo w tym roku mieliśmy pierwszą edycję i no, ponad 150 szkół zaczęło z nami pracę, 90 szkół wykonało te, spełniło te kryteria, tak, sukcesu właśnie w zakresie szkolnej demokracji. Serdecznie do tego zachęcam, ponieważ wydaje mi się, że to właśnie jest równie istotne jak myślenie o tym, co możemy zrobić podczas lekcji, tak, w tym procesie bezpośredniego uczenia się i nauczania, ponieważ to się przekłada na to, jak funkcjonuje społeczeństwo, tak? To bardzo widzimy, tak? Że młodzi ludzie, którzy mają doświadczenia bardzo negatywne w szkole, później nie są aktywni, tak? Ciężko już później przekonać dorosłego człowieka, że warto. Jeśli stracimy tę szansę w szkole, najprawdopodobniej to się nie wydarzy. Więc zachęcam. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz zapraszam na przerwę, ale w czasie przerwy proponuję 3 aktywności. Pierwsza rzecz to zapraszam do takich naszych punktów wiedzy. Jeżeli Państwo chcieliby się na przykład dowiedzieć, w jaki sposób można się uczyć OK-a przez internet, to zapraszam do Nauczycielskiej Akademii Internetowej. Jeżeli Państwo chcieliby na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób przeszkolić rady pedagogiczne, tak żeby to stawianie celów i kryteriów sukcesu rzeczywiście w szkole się działo, to zapraszam dowiedzieć się tego w punkcie dotyczącym warsztatów szkoły uczącej się.
Zapraszam też do punktu, gdzie są nasze studia podyplomowe. Jeżeli Państwo chcieliby wiedzieć, dlaczego o absolwentach mówi się, że są liderami zmiany uczenia w szkole, oraz zapraszam do punktu dotyczącego OK zeszytu. Jeżeli Państwo chcieliby się dowiedzieć, dlaczego w ciągu kilku miesięcy nagle 2,5 tysiąca fanów jest zachwyconych OK zeszytem. Dlaczego narzędzie, które przez wielu było traktowane jako zło konieczne, jako właściwie no nie wiadomo po co, tak? Uczniowie zasadniczo po dwóch pierwszych lekcjach nie noszą już zeszytów. Jak to się stało, że ci uczniowie piszą kocham swój zeszyt? Także zapraszam do tych kilku punktów tutaj wiedzy. Druga rzecz, na której Państwa zapraszam, to żebyście Państwo zeszli również na dół do Arkad Kubickiego, tam gdzie są te zespoły uczniowskie. Ja tam byłam rano, kiedy zespoły się przygotowywały. Tam jest tak energetycznie, tam są po prostu bardzo szczęśliwi ludzie. Dlatego warto pójść, zapytać i rozmawiać z nimi. Trzecia rzecz, to zapraszam na kawę, która jest w skarbcu i widzimy się tutaj o 11:40. Dziękuję.